Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciek Makuła, a to jest materiał, który planuję zrobić od dobrych 2 tygodni. On jest poświęcony takiej książce, która nazywa się Wybuchające Beczki, którą wydał mój znajomy Krzysztof Gonciarz. Krzysztof Gonciarz jest Krzysztof. Jest ojcem dyrektorem, to jest taki najbezpieczniejszy termin, bo ja zawsze się gubię, jak przyjdzie nazywać tam stanowiska tych ludzi. Teraz są jeszcze te anglosaskie nazwy, senior master chief, coś tam, to jest niepojęte dla mnie, więc nazwijmy jest ojcem dyrektorem telewizji internetowej, TV gry, jak nie trudno się domyślić. Ona zajmuje się grami wideo, grami komputerowymi, jak zwał, tak zwał. I Krzysiek wydał książkę. No i Boże, ja tak od tych 2 tygodni, bo dostałem oczywiście, żeby coś tutaj rozdać w konkursie, zabieram się za to. To jest taka chora ambicja, czy coś w tym guście, może nawet nie ambicja, tylko niemierzenie sił na zamiary, bo chciałem, żeby to jak zawsze było. To jest głupie myślenie, są tacy głupi ludzie jak ja, którzy chcą zrobić coś ultra fajnego i w ich głowie tak się to zawsze jawi, że tworzę kolejne wielkie dzieło. Zabieram się, jakbym ja kiedyś wydał to wszystko, czego wypuścił gdzieś to wszystko, czego nie zrobiłem, co leci do szuflady albo najprawdopodobniej do skasowania, to by tym można było zapchać dużo dziur. No, to brzmi dwuznacznie, nieważne, wiecie o co chodzi. To by gdzieś tam zajęło jakieś miejsce. To chciałem mieć wszystko w tym materiale. Laski tańczące na rurach, samochody, które się tak bujają, tych raperów z łańcuchami, narkotyki, pistolety, no ale wiadomo, życie, nie? Albo tak naprawdę zła organizacja pracy, człowiek nie ma czasu na nic, bo jest głupi. Tak to wyszło, więc postanowiłem, że po prostu siądę przed kamerą i nagram to, co mam do nagrania, czyli no, ogłoszę konkurs tak naprawdę. No, taka jest historia, jeśli Krzysiek mnie ogląda i jest jeszcze zły, że ja tego, że podejrzewam, że nie jest zły, no, ale rozumiem jego niesmak, nie? Że dał książkę gdzieś tam pewnie po diwaniu i wystawił na Allegro, czy coś w tym guście. Tak to może wyglądać. No, więc tak nie jest. Tak naprawdę nie jest. Książka. Cóż by tu zrobić z konkursem? Może jeszcze, albo jeszcze kilka ciepłych słów odnośnie samej książki. Dla mnie książki to jest takie zjawisko jak pogoda, że to jest coś, co sobie istnieje zawsze, albo jak lodowce, nie? Że lodowiec jest, tam tego się nie robi, nie? To zrobiła jakaś siła wyższa, jeśli w to wierzyć. Albo powstało samoczynnie, jest fajne, ładne i tak dalej. Tak samo jest z książkami. Ja sobie nie wyobrażam, jak można napisać książkę. Dlatego, że to jest dla mnie, ja nie potrafię tego ogarnąć, nie? To jest tak jak z posiadaniem pająka. Nie wiem, czy chcieliście kiedyś mieć pająka, który nazywa się ptasznik. To jest takie strasznie ładne zwierzątko. Kudłaty, ma dużo nóżek, radosne, uśmiechnięte. Jak macie fobię, to oczywiście się nie liczy, nie? Bo dla was to jest jakiś obleśny potwór, który chce was coś złego zrobić, zapłodnić i żeby coś wyszło z klatki, bo takie jest też podobne z drugiej strony do tych facehagerów, nie? No, one też były takie pająkowate. I co jest smutne, to jest teraz pewnie zabobon, nie? Ale ja w to uwierzyłem, że taki pająk to jest w ogóle brzydkie, jak ja, prawda, podejmuję decyzję, bo zrobiłem sobie bilans plusów i minusów. Pewnie to jest teraz jakieś masło maślane. No, ogarnąłem plusy i minusy i wyszło, że taki pająk po 2 godzinach traci pamięć. Znaczy nie, że traci, ale zapomina najważniejsze rzeczy. Nie najważniejsze, ale takie niepotrzebne do przeżycia. Czyli na przykład jak człowiek się stara, wlewa w niego miłość, jak on jest chory, ten pająk, to on leci do tego lekarza, który przeważnie jest w górskiej miejscowości oddalonej 10 km stąd i trzeba iść przez tą przełęcz, tam jest yeti, lawiny, naparza śnieg nocą. I kupuje mu się to lekarstwo, czy zdobywa, wraca i pająk za 2 godziny tego nie pamięta. To jest taki dramat. Albo w ogóle teraz pomyślałem, jakby to było, gdyby z pająkiem przyszło oglądać takiego Władcę Pierścieni, edycję reżyserską. Tam są 3 filmy, one trwają 48 godzin. Boże, nie? Już sobie wyobrażacie, tak w połowie 2 wiesz, pająk pyta, a co to jest za gość z białą brodą i laską? I ty mówisz, pająk, mój Boże, debilu. To jest Gandalf, pająk. A, okej, sorry, już sobie nie pamięta, nie? Tak samo nie pamięta was, niczego nie pamięta. No i tak samo jest właśnie z moim pisaniem. Jak mi przyjdzie napisać coś, co jest dłuższe niż lista zakupów, no to robią się problemy, nie? Bo ja sobie muszę to czytać od początku. Potem jak tracę tą pamięć po 4 linijkach przeważnie, to muszę wrócić na początek, czytać jeszcze raz i rozpędem dopisać kolejne wyrazy, póki czuję ten flow tego tekstu, nie? W ten sposób. To jest tak jak chyba wyważenie drzwi, nie? Że się ładuje, no się tam coraz bardziej. Bo takich wrót, jak są te zamki, co je zdobywali, takim taranem przyjeżdżali i łubudu za pierwszym, te drzwi powoli pękały, albo nie, jeśli to był trefny taran albo super drzwi. I w końcu, jak załóżmy ten pozytywny przebieg wydarzeń, że taran jest większy, czyli ma większą, lepszą wartość, no wyważa te drzwi, one powoli się wgniatają i to przechodzi dalej. No, tak jest z moim pisaniem, więc dla mnie napisanie tak długiego tekstu to jest takie coś, że gdybym ja go zaczął pisać teraz, to pewnie moje następne wcielenie mogłoby je kiedyś skończyć. Go kiedyś skończyć. Więc Boże, to pewnie brzmi prześmiewczo, ale taki mam styl wypowiedzi, jak mówię inaczej, to się czuję nieswojo. Więc to jest naprawdę szacun w moim wydaniu za wydanie książki. Ja jej jeszcze nie czytałem, teraz pewnie wychodzi zakłamanie, i znam teksty Krzyśka, więc staram się być dobrym prorokiem i zakładam, że one będą ta książka będzie tak samo fajna, jak jego teksty.
No, to powiedziałem te moje bzdury. No podejrzewam, że tego nie będzie się dało oglądać, więc to jest konkurs dla wytrwałych. Jeśli jesteście w tym momencie filmu, to co macie zrobić? No więc ponieważ nie jest to ten konkurs z laskami tańczącymi na róży, tymi samochodami, co się bujają i tak dalej, jest raper. To nie jest ten typ konkursu, więc nie każę wam na przykład wysadzić czegoś, nagrać tego. To był dobry konkurs, to był taki hit internetu pewnie, że ja pierdzielę. No, może kiedyś. Po prostu będę brał pod uwagę każdy komentarz. Napiszcie coś związanego z książkami, grami, nie wiem, co można pisać o grach, co oczekujecie po takiej książce, bo możecie się... O, no właśnie, ta książka ma swoją stronę, pewnie pokazuję ją od dupy strony. Ta książka ma swoją stronę internetową, ona jak sobie wejdziecie na tego YouTube'a, pewnie może oglądacie gdzieś na jakiejś komórce czy czymś tam, tam będą informacje pod filmem i tam będzie podany link. No. No i tyle. Ja biorę każdą odpowiedź pod uwagę, jak to będzie jakaś bzdura, ale napisana z sensem, to jest swoistym paradoksem, a paradoksy są bardzo fajne, to może wygrać. Tam będzie jakaś dedykacja, ja poproszę Krzyśka, żeby on tam wpisał to, co sobie autor zażyczy, to nie będzie nieprzyzwoite albo wymagało od niego zbyt dużego nakładu pracy, bo nawet jak poprosi, żeby Krzysiek przepisał jeszcze raz całą książkę pod spodem własnym pismem, no to ja tej prośby nie potraktuję poważnie. No i co jeszcze z rzeczy, które chciałem powiedzieć? To chyba wszystko. Do kiedy potrwa konkurs? Powiedzmy, skoro dzisiaj mamy czwartek. Jezusie, nie, mamy środę, ale być może będzie to już czwartek albo w piątek. Do poniedziałku, nie wiem, tam na dole to podam w informacjach, bo teraz już nie pamiętam, chyba dzisiaj jest szósty, ale mogę się mylić. Wow, jak to trzymam w rękach, to jest taki, to jest tak staroszkolny hardcore robienie czegoś, wydanie książki. W sensie, ja zawsze mam przed oczyma, to jest papier, nie? Papier to jest w ogóle old school totalny. Papier kojarzy mi się, jak są ci Indianie, ta puszcza amazońska, tam są te drzewa, oni stoją z tymi dzidami, z jednej strony są ci Indianie, z drugiej mamy tych Amerykanów w tych bojowych samolotach, był taki dokumentalny film Avatar, coś w tym stylu, oni przylatują, tam jest taki zły generał, który kąpie się w piecu ceramicznym i tak dalej, pije surówkę i on tak samo teraz popija jakieś tam, nie wiem, kakaoko. I mówi, że naparzamy w tych depilion i tam rzucają tymi dzidami, tam jest Pocahontas, która broni te drzewa, mówi, że to jest drzewo mojej babki, ona tam się bawiła jako dziecko, nie może tego zniszczyć, to drzewo jest starsze od was, oni mówią, nie, nie, my chcemy z tego zrobić książki. No i wybucha ogień, drzewa wybuchają, masakra, samochody, wszystko, dramat, już nie mówiąc o dramacie zwierząt. Był taki cały nurt kreskówek lat 80., że oni tam wpajali, że tam każda myszka polna, to była sierota, bo jej rodzice, jej albo jego, zależy, czy to był chłopiec czy dziewczynka, bo te zwierzątka były personifikowane. Ona była sierotą, bo jej rodzice ginęli od właśnie ludzi, którzy albo wycinali ten las, albo podpalali, robili wiele różnych złych rzeczy. No i tak te książki powstają, prawdziwy dramat, nie? Ile trzeba się postarać, ile zwierzątek musi zginąć, żeby taki papier powstał. To jest takie zakłamanie, niech będzie, płakałem za Bambim jako dziecko, to jest taka sarenka, już nie płakałem na przykład za taką świnką, którą zjadam, nie, przecież świnka też cierpiała, bo to nie było tak, że pewnie zabijali ją, nie wiem, jakiś anestezjolog przychodził, usypiał świnkę i tam była jej rodzina, oni się żegnali z dziadkiem i potem świnkę zabierali na przeróbkę, tylko pewnie ją tłukli tasakami, jak taki butcher, bo jak gra Diablo, tam było świeże mięcho i ta świnka uciekała, on ją gonił i jeśli się nie zablokowała w drzwiach, to ginęła, bo Butcher się sami blokował w drzwiach i nie mógł przejść. No, tyle mądrości. Reguły, mam nadzieję, że są znane. Przewincie sobie, mam nadzieję, że się wysłowiłem jasno. Co jest trudnym zadaniem dla mnie, to jest mój quest. A dla was quest jest wziąć udział w konkursie, sprawdzić tą książkę, obadać, jeśli nie wygracie. No i tyle. Przepraszam, jeśli się gapiłem albo w tą stronę, albo w tamtą, ponieważ przepraszam was za jakość nagrania, tak jak mówiłem, z tandeta. Ja chciałem to w końcu nagrać. Bo tutaj mam... Jak to się nazywa? Obiektyw. To jest taka czarna dziura. To jest strasznie złe, takie nielogiczne, bo tam jesteście wy, a to jest takie brzydkie. No, tu jest podgląd, żebym widział, że czegoś nie robię głupiego, więc mogę tak błądzić oczyma jak jakiś zaćpany. No. Więc przepraszam was za jakość, za te cienie w tle i oświetlenie i prawdopodobnie kiepską jakość dźwięku. To tyle. Konkurs wybuchające beczki. Amen. Wszystko. Pozdrawiam was serdecznie.